Siemanko, z tej strony Budgra. W ostatnim filmiku dostaliśmy bardzo dużo komentarzy z tym, że chcecie tak, Sentino, tak. A więc w dzisiejszym odcinku Co noszą gwiazdy mamy Sentino. Ale zanim przejdziemy do fitów Sentino, takie krótkie ogłoszenie. Ostatnio był drop t-shirtów od Unfury. Dostępne są dwie kolorystyki. Tisy są mega wysokiej jakości, o czym mogą świadczyć nawet komentarze osób, które mają je już u siebie. Z przodu znajduje się ładny haft, bawełna jest gruba, mają oversize'owy krój i produkowane są w jednej z najlepszych szwalni w Polsce. Wchodźcie na unfury.pl i sprawdzajcie, bo naprawdę warto. Tak, jeszcze jest taki mały, szybki konkurs na Instagramie, gdzie można wygrać item z kolejnego dropu Unfury, czyli nie z tego, tylko z następnego. Wystarczy tam skomentować zdjęcie, więc nie trzeba dużo robić. Link macie do konkursu w opisie, tak samo jak i link do strony unfury.pl. Zapraszamy do zakupów, a my przechodzimy teraz do fitów Sentino. Pierwszy klip, życie, które znam, jest to świeży klip od Sentino, Polo Gucci, 580 euro, co nam daje 2640 zł. Zegarek Rolex Date Just 41, prawie 12 tysięcy dolarów, czyli 46 tysięcy polskich złotych. Spodenki, tak jak Polo Gucci, 780 euro, 3550 złotych, oraz klapki również tej samej marki, 230 euro, co nam daje 1050 zł. W tym klipie widzimy jeszcze jednego Tisa również od Gucci. Ta koszulka kosztuje 490 dolarów, czyli 1900 zł. Przechodzimy do kolejnego klipu, tym razem La Linea. Ogólnie będzie w tym odcinku dosyć drogo, zresztą Malika też było i drogo, będzie nie? Dużo ostatnio. Gucci. Ale też robimy takie dwa przeciwieństwa odcinek po odcinku, nie? Był Malik i teraz Sentino. No, to jest taka... dwaj najlepsi przyjaciele. Tak. Dobra, lecimy z pierwszym outfitem z tego klipu. T-shirt oczywiście Gucci, on kosztuje 450 euro, czyli jakieś 2050 zł. Dalej mamy spodnie od Adidasa, co jest bardzo dziwne, bo to dosyć tania marka. Jak na niego? Nie no, żartuję ale oczywiście. Ale będzie lepiej. Tak, Adidas Adicolor 249 zł, no i buty, wracamy do drogich rzeczy. Gucci 490 euro, co daje jakieś 2230 zł. Kolejny outfitik z tego klipu, t-shirt Under Armour 109 zł. Torba od Louis Vuitton, która kosztuje 1760 dolarów, czyli w przeliczeniu na polskie jakieś 6800 zł. Spodenki od Under Armour 119 zł. No i buty Nike Air Presto, które kosztują 529 zł w retailu. U Malika też były Presto, nie? Tak, też były Presto. No. Jednak stylówka taka, wiesz, podobna nie trochę. Nie sądzę. Czas na kolejny klip Sicario, dres od Lacoste. Góra i dół razem kosztowała 250 dolarów, czyli 970 zł. I ten dres jest obecnie wyprzedany. Zegarek Rolex 17 tysięcy euro, czyli 78 tysięcy polskich złotych. Ciekawe skąd wziął na to pieniądze. Ale to nie jest jeszcze najdroższy itemek w tym odcinku. Ciekawe, więc oglądajcie dalej. Buty Nike Air Force 1 klasyka 420 zł. Kolejny klip, z którego bierzemy outfity, to Remy Martin. Czapka Polo Ralph Lauren 229 zł. Bluza jest od Munklera i kosztuje 2149 zł. Nerka od Gucci 3145 zł. Spodnie ponownie Moncler 1899 zł. No i buty Nike Air Max 720, które w retailu kosztowały 799 zł. Ale na ten model często pojawiają się jakieś przeceny. Kolejny outfitik, mamy tutaj polo, ponownie od Monclera, 1289 zł. Torba od Louis Vuitton, która kosztuje 1200 euro, co daje jakieś 5,5 tysiąca zł. No i buty od Christian Louboutin, które chodzą po około 900 dolarów, czyli jakieś 3,5 tysiąca zł. Ostatni ficiek z tego klipu, tutaj nam brakuje jednego itemku w sumie, ale wymienimy dwa, które mamy, czyli kurtka od marki Moose Knuckles i ta kurtka kosztuje około 4,5 tysiąca zł. Właśnie nie mamy tutaj polo, to właśnie chyba nie jest tak, polo od Versace, pierwsza nie? Myśl to było Versace, ale jednak z tego co ty mówisz się logo nie zgadza. Znaczy, mi się wydawało, że to jest to. Znaczy logo tam, no wydaje mi się, że to nie jest po prostu polo od Versace, ale może za mało widzimy. Klip jest słabej jakości w ogóle z klip. Tam w ogóle chyba była taka akcja, że jego klipy były w Sepreku. Mhm. I sobie wszystkie zabrał, tak? A później, nie wiem, rozwiązali widocznie jakąś współpracę, bo te klipy ze Stepreka zniknęły. No tatuażek chyba jest takim najbardziej między popularnym. Między innymi, on wrzucił to na swój kanał, ale już w gorszej rozdzielczości. Też kiedyś był taki utwór Pistolet ogólnie, od Sentino. Kumy nazwy. I ten, on mi się bardzo podobał, kiedyś go właśnie miałem na playliście. No. I ostatnio Sentino go dodał na nowo na kanał. Tak, ja nie właśnie... wiem, czy, ale ten Pistolet chyba nie był na Step Records. Mi się zdaje, że to są numery albo a może był na GM2L. Albo GM2L. Okej, okay, to i on jest możliwe, stamtąd, to jest wiesz, usunęli, a on rzucił no dobra, nieważne, koniec off-topu. A że to był jakiś reupload, to w jakiejś dupnej jakości. Tak, tak, no dobra.
Przechodzimy do butów. Alexander McQueen 450 euro, co daje jakieś 2050 zł. I tutaj jeszcze chcę Wam tylko polecić aplikację Hype Hunter, dzięki której możecie kupować buty i ubrania nawet do 80% taniej, ponieważ ta aplikacja wysyła powiadomienia o najlepszych okazjach ze świata streetwearu. Pobierzcie ją sobie z App Store lub Google Play. Polecam i przechodzimy do kolejnych outfitów. Następny klip Szem Szem, tam chyba Sentino nawija po niemiecku, okulary Louis Vuitton, 625 euro, 2900 zł. Kurtka, marka ta po raz pierwszy się przewija u nas, Rue Berlin, 1600 zł, niestety wyprzedana, a bardzo fajna kurteczka. Też, jest spoko, też była w kolorystyce czarnej. Pasek Gucci z tygrysem, 420 dolarów, 1600 zł, również jest wyprzedany. Oraz buty Nike Air Max 270 React z Bubble Packa, 650 zł i one też są wyprzedane. Przechodzimy teraz do fitów z Instagrama. Pierwsze zdjęcie, bluza Gucci, 1300 euro, czyli 6000 zł. Zegarek Rolex Submariner, 7800 euro, co daje jakieś 35600 zł. Spodenki są ponownie od Gucci, oczywiście, jak widać od razu, 590 euro, czyli jakieś 2700 zł. No i buty Gucci, model Rayton, 790 euro, co daje jakieś 3600 zł. Czas na drugą fotkę z Instagrama, okulary Gucci, 320 euro, 1460 zł. Bluza Adicolor, 279 zł, jest obecnie dostępna w tej kolorystyce. Spodnie były już wcześniej, więc nie będę powtarzał. Koszulka jest od Diora, 660 euro, czyli 3000 zł. Oraz buty tej samej marki, model B01, 640 euro, 2900 zł. I ostatni outfit, oprócz jeszcze jednego dodatku, ale do niego zaraz przejdziemy. T-shirt Stone Island, 92 euro, co daje jakieś 420 zł. Spodenki również Stone Island, około 1000 zł one kosztowały, one są aktualnie wyprzedane i znaleźliśmy je, tylko tam już nie było podanej ceny, a nie mogliśmy znaleźć tych spodenek w żadnym innym sklepie, żeby tą cenę zobaczyć, ale mniej więcej spodenki od Stone Island chodzą po właśnie około 1000 zł, więc tak możemy założyć. No i buty Nike Air Force One, 419 zł. Na końcu jeszcze mamy taki dodatek w postaci zegarka, który Sentino ma na swojej ręce, jest to zegarek marki Hublot. On kosztuje dosyć sporo, bo 86 tysięcy złotych. Tak. Nowy. No i to jest ale chyba to najdroższy item z tego odcinka, nie? Bo nie było tam droższego. Tak, był zegarek też jeden, który był drogi, ale chyba 70 ileś. Tak, 78 tysięcy kosztował. Ale to jest taka ciekawostka, że niedługo będzie jeszcze droższy zegarek. Tak, no miał polski, być najdroższy zegarek w polskim rapie. Miało tak chyba być. Chociaż teraz już musiałby Malika przebić. Znaczy, wiesz, to no nie wiem, czy to Malika zegarek, ale Malik ostatnio wstawił zdjęcie na Instagram z zegarkiem za 1 000 000 zł. Ty? Więc, więc tutaj musiałby mocno Sentino przebijać. No i co możemy ogólnie powiedzieć o tych outfitach Sentino? Bo ja mam takie jedno przemyślenie, które wydaje mi się, że kiedyś pasowało też do Malika, ale Malik trochę od tego odszedł według mnie i to jest oczywiście tylko moja prywatna opinia. Mógłby Sentino też na przykład zajrzeć do innych sklepów oprócz Louis Vuitton i Gucci i co tam jeszcze mam? Zajrzał do Under Armoura. No tak. I po prostu jest bardzo dużo fajnych high-endowych marek, które też są drogie, skoro lubi drogie ubrania, ale po prostu wyglądają trochę inaczej, im już mniej nudno, no bo te Gucci to już potrafiło się po tylu latach trochę znudzić w tym polskim rapie. Tak mi się przynajmniej wydaje, to jest takie moje przemyślenie, jakie ty masz, takie samo czy jakieś inne? Nie no, w sensie, jak już widzę to, jak już robimy kolejną gwiazdę w naszej serii, która ma Gucci na sobie. I po raz kolejny się powtarza Gucci, to już stwierdzam, że jest takie opykane, nie? No tak, to tak. Coś nowego, trzeba coś nowego, coś bardziej kombinować, nie? Z tymi stylówkami. Nawet nam się chyba fajnie robi materiał, jak są nowe marki, gdzie my poznajemy nowe marki. Tak, tak, no i widzą też na pewno się lepiej takie oglądne materiały, gdzie jest dużo nowości. Ale no bo tak jest Gucci, 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 Gucci. Tak, ale ogólnie na początku tej serii często było Gucci, się powtarzało. Ostatnimi czasy moim zdaniem to się uspokoiło i teraz wjechał taki Sentino, gdzie z powrotem to Gucci wjechało na grubo, ale na razie z tego co widzę, następne osoby co będziemy robić, to już nie będzie tak Gucci. Tak, już nie będzie tak Gucci. No co do Sentino, ale co oczywiście uważasz o jego trackach na przykład? No ja tak, wiesz co, kiedyś go więcej słuchałem i mi się bardzo podobało, tych najnowszych to już tak mniej. Co ty gadasz, jak ostatnio mi nawet pokazywałeś, mówisz, że zajebiste. Ale kiedy? Dlaczego kłamiesz? Kiedy? Kilka miesięcy temu? Ostatnio jak ciebie byłem, ile byłem ciebie? 2 tygodnie temu? No tak, no ja słuchaj, inaczej. Wcześniej go zdecydowanie więcej słuchałem, ostatnio mniej i uważam, że tam co drugi, trzeci numer to mu naprawdę dobry wyjdzie.
Okej, dobrze. No dobra, to kończymy na dzisiaj, bo już trochę przedłużyliśmy. Wpadajcie na nasze Instagramy, które się wyświetlają na ekranie. Subskrybujcie ten kanał i oczekujcie kolejnych odcinków. A, no i wbijajcie oczywiście w linki w opisie do Unfury, do konkursu, do naszych Instagramów i macie też tam ogólnie wymienione linki do produktów, które były wymienione w odcinku. Tak więc dziękujemy za oglądanie, do zobaczenia, cześć! Cześć.